Ta lekcja pokaże nam, jak stworzyć fajne świetliste tło z efektem bokeh, czyli kropki, które widzimy, rozmyte kropki, które widzimy w tle. Zobaczmy, jak wyglądało zdjęcie przed edycją. I jak widzimy, zdjęcie jest przemienione, tło zostało podmienione, a my teraz zobaczymy, jak stworzyć sobie taki efekt. Na początku warto wyszukać sobie jakieś zdjęcie, najlepiej nocne zdjęcie miasta, gdzie mamy ciemne elementy w połączeniu z bardzo jasnymi, czyli tutaj w tym wypadku światła miasta. Takie zdjęcie bardzo dobrze sprawdzi się do zasymulowania efektu bokeh, ponieważ efekt bokeh to kontrast między ciemnymi elementami, a właśnie jasnymi, światłem. I myślę, że zdjęcie nocne miasta będzie tutaj w sam raz do uzyskania takiego efektu. Jak uzyskać taki efekt? Wybieram sobie filtr rozmycie gaussowskie. I teraz w zależności od tego, jak bardzo chcemy mieć rozmyte tło, tak mocno przesuwam promień rozmycia w prawo. My zatrzymujemy się gdzieś po środku i myślę, że taka wartość będzie jak najbardziej odpowiednia. OK. I co teraz? Teraz wybieramy sobie pędzel i zobaczycie, jak za pomocą pędzla stworzyć pędzel na kształt bokeh. Tworzymy nową warstwę, wybieramy sobie okno, pędzel lub skrót F5, tak by uruchomić narzędzia do zmiany końcówki pędzla. Wybieramy sobie pędzel, my stworzyliśmy go już wcześniej, i zobaczcie, jakie ustawienia należy tutaj zmienić, by dostosować pędzel właśnie do takich wartości. Resetujemy sobie tutaj kolory, tak by ustawić biało-czarny. I zaczynamy od podstawowych, gdzie rozmiar to wiadomo, ale tutaj ustawiamy sobie twardość końcówki, czyli jeśli ustawimy miękką, to efekt będzie dosyć słaby. Tutaj jeszcze widzę, że musimy zwiększyć krycie pędzla. Tu mamy miękką końcówkę, ale my ustawimy na twardą i efekt wygląda tak. Wydaje mi się, że znacznie lepiej. Następnie bardzo ważna zakładka w tym efekcie to odstępy. Jeśli damy na 0, mamy coś takiego. Natomiast im bardziej w prawo, tym większe odstępy będą tutaj między kropkami. My zatrzymujemy się gdzieś w połowie i idziemy dalej. Dynamikę kształtu zostawiamy, ale interesuje nas zakładka rozpraszanie. Zobaczmy. Rozpraszanie, czyli jak w pionie mają zostać rozproszone kropki. Gdy damy na 0, mamy coś takiego. Im bardziej w prawo, tym kropki będą bardziej rozproszone. A my tutaj, gdzieś tutaj w okolicach. OK, myślę, że tak jest dobrze. Gdy zaznaczymy sobie obie osie, oznacza to, że kropki będą rozproszone obie strony. Dobra, tak więc kolejna tutaj ważna funkcja, jeśli chodzi o uzyskanie tego efektu, i ostatnia funkcja to transfer. Co tutaj ustawiamy? Wahanie krycia. Co to oznacza? Gdy damy na 0, jak widzimy, krycie kropek jest zawsze takie same. Natomiast gdy przesuniemy maksymalnie w prawo, zobaczmy, mamy kropki, które są z kryciem 100% i mniejszym. Wygląda to o wiele lepiej, jeśli chodzi o efekt bokeh. Tak więc trzy podstawowe opcje. Odstępy,
rozproszenie i wahanie krycia. Tym sposobem mamy gotowy pędzel z efektem bokeh i teraz już możemy sobie utworzyć nasz efekt. Na nowej warstwie tworzymy nasze kropki. Ok. Teraz powielamy trzykrotnie tą warstwę i tak przechodzimy na warstwę środkową i rozmywamy ją za pomocą rozmycia gaussowskiego. Możemy sobie przysunąć i teraz rozmywamy. Ok. I przechodzimy na warstwę niżej, gdzie damy sobie rozmycie, poruszenie. Stworzymy taki efekt i zmieniamy tryb tej warstwy na ekran. Zmniejszymy sobie jeszcze tutaj krycie i by nasze tło nie było takie szare, dodamy sobie gradient, mapę gradientu i tutaj dowolnie możemy pokolorować sobie, powiedzmy, taką mapą. Zmieniamy tryb na łagodne światło, w razie potrzeby zmniejszamy krycie i mamy już gotowe nasze tło. Teraz wystarczy je umieścić na nowej warstwie, czyli stosuję skrót Ctrl+Shift+Alt+E, inaczej polecenie obraz, zastosuj obraz i mamy już naszą teksturę. Teraz dodamy sobie ją tutaj już do projektu, ale zanim to zrobimy, rozmyjemy sobie oryginalne tło w projekcie, czyli powielamy warstwę Ctrl+J, filtr, rozmycie gaussowskie. Tutaj rozmywam sobie tło i oczywiście maskuję tak, by odkryć naszą bohaterkę. Muszę sobie tu wyzerować pędzle. Ok. I odsłaniamy sobie naszą bohaterkę, tak by tylko tło było rozmyte. Ok. I co teraz? Teraz po prostu przeciągamy warstwę z teksturą, z naszym świetlistym rozmyciem i dodajemy do projektu. Zmieniamy sobie tryb na ekran i znów maskujemy . Ok, powielamy sobie tą warstwę Ctrl+J i tutaj leciutko możemy jeszcze rozmyć nasze tło. Zmniejszyć odrobinę krycie. Ok. Na sam koniec, by efekt był jakby kolorystycznie scalony w jedną całość, dodam sobie filtr fotograficzny. Wybieram jakiś odcień różu. I tym sposobem nasza bohaterka również otrzymała trochę różowego zabarwienia, co scaliło projekt. No i zobaczmy, jak to wyglądało przed i po